Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a przed wami przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na kanale w ciągu najbliższych 7 dni. Jeżeli nie uda się dostać kluczyka do Pyre, o którym będę mówił później, pretendentem na ten tydzień będzie gra, która uderza bardzo mocno w nostalgiczną nutę. Jako dzieciak grałem w Ape Odyssey jak opętany, pamiętam nawet, że grę miałem na płycie z jakiejś gazety. Najnowsza odsłona, czyli Oddworld New and Tasty, zebrała sporo pozytywnych ocen, więc przyszedł czas ją wypróbować. Tu też wcielimy się w Abe'a, niewolnika zmuszanego do mycia podłóg w fabryce mięsa, który odkrywa prawdziwą twarz tej firmy. Okazuje się, że mięso, które fabryka produkuje, pochodzi z jego pobratymców. Czy uda mu się uratować siebie i innych zniewolonych towarzyszy? Sprawdzimy jak zawsze w środę i sobotę. Znamy wyniki grelekcji! Hue zebrało najwięcej waszych głosów, tak samo jak w niedzielnej grankiecie. Tuż za nim na podium znalazł się Rainworld oraz Aporia, która o włos otarła się o gryliminację. Najgorzej poszło Craft the World i Bayonecie. Te dwie gry odpadają z listy pretendentów i będą miały swoją szansę w niedzielę. A my powrócimy do świata 8 kolorów we wtorki i piątki. Poza tym na kanale pojawią się odcinki z The Talos Principle w poniedziałek, środę i sobotę oraz Mages of Mistralia w czwartkowy wieczór. Na pewno pojawi się też kolejny odcinek z Rimworld. Zaczniemy też realizować wasze pomysły na wyzwania w Forcach Skorle. Co więcej, być może jeszcze raz pobawimy się w sklepikarza wojownika w Moonlighter. A gdybyście pytali, The End is Nigh oraz Yonder mogą pojawiać się teraz wyłącznie na streamach. W tym tygodniu premierę ma całkiem sporo indyków, m.in. wspomniane wcześniej Pyre, kolejna gra od twórców Bastionu i Transistora, równie unikalna i niezwykle zachęcająca co poprzedniczki. Tego samego dnia z Early Accessa wychodzi Haven Colony, strategia science fiction od Team 17. Obie te gry premierują 25 sierpnia. W środę natomiast wydane będzie The Low Road, przygodówka osadzona w szpiegowskich klimatach lat 70. A w piątek premierę ma Sundered, platformowy roguelike od twórców Jotuna. Gra, w którą grałem podczas bety i która nie do końca mnie zachwyciła, głównie przez monotonię rozgrywki. Ale jeśli uda się zdobyć klucz do którychś z tych gier, na pewno wam je na kanale pokażę. Są tutaj fani Darkwood? Poznaliśmy bowiem datę premiery naszego polskiego survival horroru ustaloną na termin 17 sierpnia. Na daną chwilę dostaliśmy od twórców całkiem klimatyczny i nietypowy trailer. Grę ogrywałem jeszcze za czasów w wersji Alpha 7, być może wrócimy do niej po premierze, choć połowa sierpnia to okres przeznaczony głównie dla The Escapist 2. Na dziś to wszystko, nie zapomnijcie o głosowaniu w coniedzielnej grankiecie, w której oddajecie swój głos na grę, którą chcecie zobaczyć w następną niedzielę. Pamiętajcie też o nowym odcinku codziennie o 16 i 19, sprawdzaniu harmonogramu na stronie www.staszekigraszek.pl i śledzeniu mnie na fejsie, Instagramie, Smashcaście oraz Steamie. Możecie również nabyć koszulkę czy gubek z La Marketu, kupić ode mnie paczkę z Humble Bundle lub wesprzeć mnie na Patronite i otrzymać dostęp do nigdzie indziej niepublikowanych materiałów. Wszystkie linki i ważne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Ode mnie jak zawsze, wielka piona! Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!